Hej, cześć siemaneczko, wszystkim witam was w kolejnym odcinku z GTA 3. What the fuck, co tutaj się stało? Więc tak, robimy pierwszą misję u Reja Macholskiego. To jest osoba, która jest polskiego pochodzenia. Więc do dzieła, pierwsza misja u niego. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witsec property down in Newport, some apartment behind a car park. Toss that place. That should flush him out and you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. No dobra, już wiemy, co mamy zrobić. Ogólnie. Dobra. Tam jest wysoko dosyć okno, do którego trzeba wrzucić granat. Przyblokować wyjazd z garażu. Więc ja sobie załatwię troszkę większe auto i widzimy się już na miejscu. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Musiałem wziąć sobie straż pożarną. Jak widzimy, musimy się tutaj dostać jakoś i rzucić tam granat. Udało się. No i GG po tobie. Misja zaliczona. Więc widzimy się przy kolejnej. Hey kid, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, he'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. So, good luck. No dobra. Ja se podjadę tylko do Rockworth po karetkę i tam skoczymy. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Więc widzimy się na miejscu. My już jesteśmy na miejscu. Więc powinno wszystko teraz pójść elegancko. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Dobra. Więc jak Kolumbijczycy będą za chwilę, więc by się przydało szybko zrobić tak. Raz. Dobra. Jezu, wywaliłem się. Serio? To już wszystko? Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash under the bench. Now get out of here. I'll handle the cops. No dobra, mamy misję gotową. Więc udało się, zaliczyliśmy. Dobra, ja bym sobie kupił. Nie wiem co. Na razie nic. Na razie to lecimy po następną misję. Oczywiście ja sobie wezmę, uleczę się i widzimy się przy kolejnym zadaniu. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them.
He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both gonna do pretty well out of this, kid. Dobra, to wiemy wszystko, co musimy zrobić. Ogólnie, dlatego był nam potrzebny szybki pojazd, który sobie już skombinowałem. I lecimy z tym koksem, więc widzimy się. Albo? Invernus. I love it. Dobra, więc lecimy jednak Invernusem. Ja sobie po drugi wezmę. Dawaj mi to auto! Trzecia. Ale i wykiwałem. Za to po prostu kocham GTA 3, że policja jest tak tempa czasem. Dobra, mamy trzecią. Raczej piątą. Żeby szybko zapisać sobie grę i zrobić następną misję. Kolejnej osoby, bo już nie będzie u Reya. Nie! Nie! What the fucking shit? Co teraz się tutaj odwaliło? Ledwo co przeżyłem. Ledwo. Nie, będę musiał z HP jeszcze pojechać. Wziąć... dobra. Więc widzimy się przy kolejnej misji. Już nie u Reya. Bo u Reya to... no. To już całą fabułę zrobiliśmy. Ale widzimy się... w następnej misji. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. No dobra, i tak wiemy, co mamy zrobić. Tak, misję robimy właśnie u Donalda Lowa. Taka mała ciekawostka. Można go spotkać w GTA 4. W gazetach, którzy niektórzy przechodnie czytają. To jest taka mała ciekawostka. Oczywiście wystąpił w GTA Vice City, GTA Liberty City, GTA 3. Znaczy Liberty City Stories. No oczywiście musiał skręcić, nie? Co za frajer. Dobra, my już jesteśmy praktycznie pod tym miejscem, znaczy obozem od nich, więc otwórzcie mi tylko drzwi. Kolejny. I nie żyje. Dobra. Tu jest właśnie jeden minus. Going to kill you. Hey, you brave man, eh?
Dobra. Tu spróbuję to samo zrobić. Tam jest dwóch. Tak, żeby tutaj nas nie zabili, właśnie jest takie rozwiązanie tym sposobem. Tutaj mamy jeszcze 4 garaże. Kolejne. Daleko, dobra, to wsiadaj. Kartel będzie nas gonić i policja nas goni. Dobra, więc to będzie koniec już tej misji. Aha, okej. Tylko tyle, tak? Czy on sobie tylko pójdzie, czy co? Aha, czyli 40 tysięcy zarobiliśmy se. O tak, bo trzeba było kogoś zabić. Więc okej, to by było na tyle w tym odcinku z GTA 3. I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Hejka!